Tomasz Szulc, Stowarzyszenie Historyczne Granica. Witam gorąco. Dzień dobry, dzień dobry. Samolot w Jeziorze Ełckim, prawda czy może miejska legenda? Wy to sprawdzicie i to już w najbliższym czasie, ale zanim właśnie o tym powiemy, to skąd pomysł na szukanie samolotu w Jeziorze Ełckim? Od 70 lat w Ełku krąży taka opowieść. Dlaczego akurat teraz, dlaczego wy się tym zajęliście? Tak naprawdę zaczęło się od przypadku. Jako stowarzyszenie działamy w kręgach historycznych, lubimy historię, lubimy sobie drążyć tematy historyczne, ale sam samolot i to, że zaczęliśmy to robić, szukać tego samolotu, zaczął się od tego, że mi się przypomniało coś sprzed lat, kiedy chodziłem tutaj do szkoły, do ełckiej szkoły, do budowlanki, gdzieś tam na Wagarach będąc, widziałem fragment samolotu, jego kokpit w wodzie. Coś, co przypomniało mi się właśnie teraz, kiedy zajmuję się historią. Zadzwoniłem do ełckiej grupy EPO tutaj, ełcka grupa poszukiwawczo-odkrywcza, i zapytałem ich, czy są zainteresowani tą legendą, bo jednak w Ełku ta legenda, nie ma chyba takiej osoby, która nie słyszała o jakimś przedmiocie w wodzie, czy czołgu, samolocie, czy pomnikach. Zapytałem ich, czy są zainteresowani, no i zaczęliśmy drążyć w 2015 roku ten temat, szukać przede wszystkim świadków, szukać dokumentacji. Zrozumieliśmy, że takie poszukiwania robi się tylko raz na jakiś czas, więc włączyliśmy w to naprawdę szeroką grupę, nam się wydaje, media i ludzi, żeby dotrzeć do osób, które coś tam kiedyś, gdzieś babcia, gdzieś dziadek, ktoś coś widział, ktoś coś no wie. No i co, udało się? Dotarliśmy jakby do osób drugich. Ktoś opowiada, moja sąsiadka, która gdzieś tam jeszcze żyje, ona mi opowiadała, ja spróbuję ją przyprowadzić. Do dziś ta sąsiadka nie udało się jej przyprowadzić, Albo akurat coś z nią się stało, że nie mogła rozmawiać gdzieś tam zdrowie, no bo jednak to już jest, to są ludzie wiekowi. Liczymy też dzięki, że za pośrednictwem takiej audycji jak ta, że zgłoszą się w ostatniej chwili osoby, które pomogą nam. To o tym jeszcze na końcu naszej audycji powiedzmy. A jeżeli chodzi o dokumenty, czy istnieją jakieś dokumenty, które uprawdopodabniają tę wersję, że w Jeziorze Ełckim, nie wiem, czy się rozbił, czy może lądował na tym jeziorze i potem zatonął, w każdym razie może znajdować się wrak samolotu? I tutaj na następny mamy barierę informacji, ponieważ nie ma takich dokumentacji. Dotarliśmy do ludzi, którzy deklarują, że w latach 44 bardzo wiele przypadków katastrof kosmicznych, lotniczych, nie było rejestrowanych. Wiele przypadków na końcówce wojny nie było dokumentowanych, więc nie dotarliśmy. Jedyne, dlaczego wiemy, gdzie chcemy szukać, to jest oparcie tego źródła, które ja widziałem, i dodatkowe potwierdzanie je przez kilkanaście osób z zewnątrz, że też gdzieś tam coś widzieli, coś tam wskazywało. Dziadek gdzieś tam opowiadał, że samolot wylądował i wskazuje nam te same miejsce. Mówimy samolot, cały czas wspominamy właśnie samolot, ale no, my już mniej więcej wiemy, to znaczy wy już mniej więcej wiecie, jakiego samolotu szukamy, jakiego? Myślimy o samolocie Junkers, ponieważ kokpit, który widziałem, dla mnie w 100% przypomina Junkersa i dlatego myślimy o samolocie Junkers. Był to samolot bombowy. Słucham? Był to samolot bombowy. Tak, był to samolot bombowy, ale niekoniecznie, miał też swoje inne zadania. Mógł być też samolot robiący zdjęcia nad Ełkiem. Albo transportowy. Zdarzało się, z jednej opowieści jest tak, że w tym miejscu, w którym będziemy szukać, ten samolot wylądował na lodzie i później być może osiadł. Na to liczymy, że osiadł w całości, to już całkiem byłoby świetne. Przygotowania teraz sobie powiedzmy, bo my informowaliśmy na początku roku o tym, że zamierzacie szukać. No te przygotowania to trwały, nie wiem, kilka lat, kilka miesięcy? Ponad rok, ponieważ dyskusje już zaczęły się dużo wcześniej, kiedy tam przez telefon zaczęliśmy rozmawiać i zbierać tak jakby tą siłę w sobie, ale rok czasu to jest gromadzenie ludzi, którzy przychodzą, zgłaszają swoją chęć udziału, następnie zanika po nich jakby głos, bo gdzieś tam się wypalili czekaniem. Na tą chwilę jest duża grupa, około 30 osób, są to płetwonurkowie, jest to ełcka grupa EPO, poszukiwawczo-odkrywcza, zabezpieczenie od strony saperskiej, także myślę, że dodatkowo robimy tą całą poszukiwania z TVP Historia, programem Było Nie Minęło, ich doświadczenie nam na pewno pomoże w takich momentach, bo można się pomylić o parę metrów, ich doświadczenie, ich sprzęt też również, można pomylić się o parę metrów, a można po prostu no, niczego nie uznać czegoś,
Tak. Można niczego nie znaleźć. Przygotowania na pewno długo trwały, no i to są dosyć szczegółowe przygotowania, bo to nie jest tak łatwo znaleźć coś, co znajduje się w wodzie w porównaniu z tym, co znajduje się w lądzie. Wy macie już doświadczenia, jeżeli chodzi o poszukiwanie lądowych rzeczy. Teraz właśnie to będzie pierwsza taka ekspedycja, poszukiwanie czegoś w jeziorze? Opieramy się jako stowarzyszenie. Zrobiliśmy, zdaje nam się, wszystko wiele wokół organizacji, zabezpieczenia tego, co chcemy zrobić, próba dotarcia do osób poprzez media, za co serdecznie dziękujemy mediom, bo do osób, żeby informacje pozbierać. Zrobiliśmy wszystko. Teraz opieramy się na nurkach, na ich doświadczeniu, a świetnie opowiedzieli to na ostatnim zebraniu, jak oni to widzą, jak to wykonać. Zresztą jeszcze dzisiaj rano dzwanialiśmy się w sprawie zejścia. Opieramy to po prostu na doświadczeniu osób innych. Tak jak wiele, jak lekarz czy inni, operacja musi składać się z parunastu osób i zaufania.